13 kwietnia w naszej szkole odbył się Dzień Drzwi Otwartych, który miał zachęcić uczniów trzecich klas gimnazjum do wybrania naszej szkoły. Zobaczmy, jaką ofertę przygotował ZAN. W naszym liceum proponujemy młodzieży cztery języki. Język angielski, jest to język wiodący, najczęściej wybierany. Drugim językiem jest do wyboru język niemiecki, francuski i rosyjski. Godziny w każdych klasach są różne. Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś ciekawego i wybór języka na pewno będzie dla nich bardzo ciekawy. Sądzisz o ZANie? Myślę, że bardzo fajnie tutaj pracujecie i ciekawie dosyć jest. A jaki profil klasy najbardziej Cię interesuje? Humanistyczno-dziennikarska. Profil dziennikarski, czyli profil, który, jak sama nazwa wskazuje, będzie kładł nacisk na kształcenie dziennikarskie. Dodatkowo będzie to klasa humanistyczna, czyli więcej historii, więcej polskiego, przedmioty te będą rozszerzone, ale głównie właśnie główny nacisk będzie kładziony na tą edukację dziennikarską. X, Y, Z, A. Stop. Ja tak chudy zapytam, co? Chudy, jakie szy? Z kropką. Chudy. Ty znasz jakieś miasto na szy? Chicago. Nie, no panowie, umówmy się, przecież nie może być szy, bo w naszej grze muszą być litery, tak? A szy to, proszę was, jest epitet, nie? Matopeja. Matopeja, jeśli to jest matopeja, to może być. Także jeszcze jedna szansa. Jakie wrażenie zrobiła na tobie szkoła? Wrażenia są ciekawe, bardzo podoba mi się szkoła, nauczyciele też są w miarę spoko, no i uczniowie także. A ty chciałabyś pójść do ZANa? Tak, właśnie zdecydowałam się na tą szkołę. A na jakim profilu chciałabyś? Humanistyczno-dziennikarski. Dziękuję. Do miasta, gdzie ty zwierzę? Było Sroka nie może być. Sroka jest na S. Weź nie, dobra? Źle nie podpowiadam. Jak już to skupię. Dobra. To co? Ja skończyłem teraz kabinę? Ja. Dobra. Pan Zlot, proszę bardzo. Ale uważaj. Jakie wrażenie wywarła na tobie szkoła i uczniowie? No to raczej dobre, bo od siostry na przykład wiem, że to jest nawet w porządku szkoła i raczej mi się podoba. A wybierasz się do ZANa? Raczej tak. A myślałaś o profilu humanistycznym, rozumiem, tak? Myślałam już od samego początku o tym. Czyli jakbyś szła do szkoły, to na humanistyczny, tak? Tak, od razu dziennikarstwo. Okej. Okay.
Dzisiaj na drzwiach otwartych profil biologiczno-chemiczny oferuje osobom zainteresowanym oglądanie doświadczeń chemicznych, mierzenie ciśnienia. Później też można obejrzeć pod mikroskopem preparaty wykonane z owadów. I też można dowiedzieć się, co ciekawego dzieje się w biochemii, czyli w tego typu klasie. Czy wiecie już, do jakiej szkoły pójdziecie we wrześniu? Tylko nie. Nie, ja dziękuję. Tak, do Zana się wybieram. A co sądzisz o Zanie? Jest to bardzo przyjazna szkoła, na ciekawe profile mnie szczególnie interesuje, klasa biologiczno-chemiczna. Dziękuję. Zapraszam do Strzelca. W Strzelcu organizowane są różne taktyki, wyjazdy na szczelnice, gdzie można strzelać z broni palnej. A cotygodniowe spotkania odbywają się z zajęciami z musztry. Czy wiesz już, do jakiej szkoły pójdziesz we wrześniu? No, mam zamiar właśnie przyjść do was do liceum do Zana. No i nie wiem, czy się właśnie dostanę. Jak mi pójdą testy, zależy. A co skłoniło cię do wyboru tej szkoły? No myślę, że to jest bezpieczna szkoła, wysoki poziom nauczania. I jest łatwiej się zdać maturę i dostać się na studia. A jaki profil najbardziej cię interesuje? No akademicki, informatyczno-politechniczny. Jaki profil najbardziej Cię interesuje? Informatyczno-politechniczny. Dlaczego? Reprezentuje wysoki poziom i materiał jest dostosowany do kierunku, który chciałbym wybrać w przyszłości. Kolo terrorista! Harlem shit.